Cześć, witam cię w 143 odcinku podcastu Internetowych Sprzedawców i w tym odcinku postanowiłem opowiedzieć ci o tym jak krok po kroku nagrać kurs online i zarabiać wtedy kiedy śpisz bo na to pozwalają kurs online, czyli biznes oparty na kursach i na produktach cyfrowych, czy też książkach, ale ja zawsze powtarzam, że jeżeli jesteś w stanie napisać e-booka, czyli książkę elektroniczną, to zamień, zamień go na slajdy i nagraj go po prostu jako kurs i wtedy możesz taką cenę proponować 1500-2000 zł. No a za książkę większość osób nie jest ci w stanie tyle zapłacić. Rzadko w ogóle słyszę, żeby ktoś płacił za książkę 2000 zł. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj zainspirowany live'em, gdzie było ponad 1000 osób, z Dominiką Żak, Magdaleną Pawłowską, Anną Stoicji i jako, ja, jako ten rodzynek, właśnie odpowiadaliśmy na to, jak zmienia się życie, kiedy człowiek może właśnie pracować sobie zdalnie, nagrywając kursy, sprzedając te kursy i właśnie zarabiać, kiedy śpisz, bo. Te, na to pozwalają kursy, nie potrzebują magazynu i tak dalej. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. No i tam zauważyłem te tysiąc osób, które były zainteresowane właśnie nagrywaniem kursów i wiele osób poza tymi kwestiami takimi psychologicznymi, że nie wiem, nie mogę się zmotywować, coś zaczęłam, ale nie mogę skończyć. No to było wiele takich pytań, jak to zrobić krok po kroku. Nie? No to fajnie opowiadać, że nagrywanie kursów jest super i w ogóle sprzedawanie kursów to super biznes, no ale bardzo często macie takie właśnie pytania, w czym się nagrywa taki kurs i tak dalej. Więc teraz opowiem Ci taki cały mój proces w miarę tak szybko i sprawnie. Oczywiście w większości z tych rzeczy się douczysz, ale jak już masz taki cały proces, jak to się mówi, czyli masz w głowie, tu się robi to, tutaj to, tutaj nagram, tutaj wrzucę, tam go sprzedam, tu potrzebuję linku do płatności, to uważam, że ci będzie o wiele łatwiej. Nagrywam kursy 13 lat i sprzedaję. Nie tylko nagrywam, ale też sprzedaję, bo to jakby też jest taka część tego biznesu opartego na, na kursach internetowych, że tutaj jesteś tak naprawdę i masz fabrykę, czyli. Produkujesz te kursy, ale także jesteś działem marketingu i musisz je sprzedać, jesteś działem PR, bo budujesz swoją markę osobistą, więc wiele tych rzeczy robisz samodzielnie, aczkolwiek możesz delegować niektóre elementy, ale jakby taki cały nadzór nad tym procesem, nad tą fabryką musisz mieć w głowie. No i ważne właśnie, żeby spoglądać na to jako taki proces, nie? czyli nie, że tam powiedzmy coś przypadkowo zrobię, ad hoc nagram tam jeden moduł, tylko właśnie cały proces, i ja Ci o tym opowiem. Czyli pierwsza bardzo ważna rzecz, to od czego zacząć nagrywanie kursu? Tu są dwie takie główne drogi, czyli Pamiętaj, że największym błędem to jest zaczynanie nagrywania kursu od nagrywania kursu. To już jest przepis na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie usiądziesz, OK, dobra, nagrywam kurs o Photoshopie, bo ja się na Photoshopie znam. No i sobie siadasz i zaczynasz nagrywać, i nawet jeżeli ci się go uda nagrać bez tej wiedzy, o której ci za chwilę powiem, no to później sobie co? No, wrzucisz go na platformę do sprzedaży kursów. No i co wtedy? No, musi być jakiś klient na to, i przeważnie właśnie tutaj się ludzie zniechęcają. Bo nagrały te osoby kurs, ale nie są w stanie go sprzedać, bo nie mają ani społeczności czekającej na ten kurs. Oczywiście jest opcja na przykład Udemy, gdzie to Udemy będzie odpowiadało za, za to, żeby ci zdobyć kursantów, aczkolwiek tam przeważnie jest taka polityka, że trzeba te kursy dosyć tanio sprzedawać. No i to jest taki minus. Tam jakieś są też częste promocje. No to jest jedyny minus, tak? Ale możesz zacząć od tego. Ale ja polecam ci działać na własny rachunek, no bo wtedy te kursy, tą marżę możesz mieć o wiele większą, a to ma znaczenie. Cena kursu ma bardzo duże znaczenie, bo jakby od tego zależy, czy twój biznes często będzie wychodził na plus i to duży plus, no bo jest różnica, jeżeli sprzedasz kurs za 300 zł, a za 1500 zł, bo wtedy na przykład przy sprzedaży 10 kursów już masz 15 tysięcy złotych, a tutaj masz 3 tysiące złotych. No i teraz masz, jak masz 15 tysięcy, to cię stać na reklamę, czyli możesz wrzucić te 3 tysiące złotych i znów sobie zdobyć ruch i znowu sprzedawać tej grupie osób. A tak naprawdę, jeżeli stać cię na kupowanie ruchu, czyli na ustawie niepłatnej reklamy na przykład na Facebooku, bo sprzedajesz kursy za 1500 zł, to jakby ta cena nie gra tutaj takiej różnicy, bo ja to testowałem, czy jakby ilościowo nie ma różnicy w sprzedawaniu kursu za 390, a za 1500, ale w stawaniu się milionerem internetowym, no to jest kolosalna różnica i właśnie ta, to jest ta główna różnica, że ci, którzy jest im trudno osiągnąć ten taki pułap, nie wiem, 100, 200 tysięcy miesięcznie, czy miliona sprzedaży kursów, no to właśnie ich głównym problemem, ja kiedyś też ten problem Miałem, yy, późno go dosyć zauważyliśmy, to jest to, że kursy muszą być droższe. 1000, 1500, 2000, 3000 zł, bo wtedy wszystko, cały biznes całkowicie ci inaczej funkcjonuje. Masz paliwo, żeby ten, ten biznes ci działał. Więc możesz opcję tutaj sobie zrobić taką, że zaczynasz od społeczności, czyli na przykład nagrywasz TikToki, rolki YouTube. Ja mam taki właśnie system, że nagry nagry nagrywam TikToka i wrzucam to w różne miejsca, gdzie dajesz takie właśnie mikroporady tipy w Twoim obszarze. Czyli jeżeli to będzie kurs o Photoshopie, to pokazujesz jakieś tipy i fajnie by było tutaj już każdą tą rolkę każdego TikToka, każdy filmik na YouTube Short, żeby tam gdzieś była taka informacja. Jeżeli chcesz więcej takich porad albo mój taki kurs, gdzie dostaniesz 10 darmowych lekcji z Photoshopa, to zapisz się tutaj, no i robisz sobie jakąś domenę, bo wiele osób się pyta, jak to zrobić, że na tym TikToku ludzie mi się zapisywali na listę, żeby klikali. Możesz oczywiście robić link w bio i wtedy sobie robisz na takim green screenie. Czy to rolka, czy TikTok ma taką funkcję green screen, czyli możesz ten adres, na przykład, nie wiem, kurs photoshop24.pl, wejdź sobie tutaj i pobierz bezpłatny e-book, czy powiedzmy jakiś tam bezpłatny kurs Photoshopa w 10 odcinkach. I wtedy już ci się buduje ta społeczność. Ona ci będzie na przykład potrzebna do tego, żeby wysłać ankietę i zadać pytanie, jaki jest Twój największy problem w robieniu grafiki w domu, czy powiedzmy w Photoshopie. I wtedy sobie zbierasz pytania tych osób, żeby na tej podstawie stworzyć właśnie kurs online. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo nie, nie tworzysz kursu pod siebie, tylko pod tą społeczność. Czyli możesz sobie organicznym ruchem budować społeczność, czyli produkować się, tworzyć darmowe treści te osoby wokół ciebie się zbierają, followują, cię obserwują, plus zapisują się na listę no i to trwa powiedzmy tam pół roku czy też rok, ta lista już się zaczyna tworzyć, wysyłasz ankietę i na tej podstawie tworzysz kurs i potem na tej liście mailingowej zaczynasz sprzedawać. Czyli plus jest taki, że od razu jakby masz i pytania i wiesz czego ci ludzie chcą, masz zbadany rynek i już gdy wystartujesz z kursem, to jak ta lista mailingowa tych osób czeka, listę mailingową zrobisz sobie w programie GetResponse, no to wysyłając mailing hej, wystartowałem ze sprzedażą kursów, no, to już masz pierwsze sprzedaży. Tylko ja od razu ci to od, od, odradzam. Czyli nie zaczynaj sprzedaży od sprzedaży, to jest taki zawiły marketing, tylko zacznij sprzedawanie od rozdawania za darmo. I to już w ogóle jest mindfuck, bo i co ty z kwarek opowiadasz? I tak to działa. Czyli ja w momencie, kiedy tworzę jakieś nowe oprogramowanie, jakieś nowe aplikacje, czy mam jakiś pomysł na. Ja głównie takie sprzedaję duże pakiety kursów, na przykład pakiet kursów wideo, to nie zaczynam od tego, że wysyłam mailing: hej, wymyśliłem kurs, kupujcie. Nie bo ja wiem, że o wiele większą konwersję, czyli sprzedaż, będę miał na webinarze, więc ja zaczynam zawsze od hej, organizuję pięciodniowe wyzwanie wideo i wiem, że będę na tych webinarach 5 dni sprzedawał. Za każdym jest inny temat, na przykład na jednym jest TikTok, na innym rolki na Instagramie, ale zawsze tam sprzedaję. Co ciekawsze, nawet nie mam wtedy oferty, tylko po prostu mam link do płatności i to ci polecam, czyli nawet jak już masz stworzony ten kurs albo jakiś tam zalążek, to nie zaczynaj od wysłania mailingu, że sprzedajesz, tylko zacznij od tego, że słuchajcie, będziemy się wspólnie uczyli, będzie pięciodniowe wyzwanie albo trzydniowe i... Ko musisz komunikować, że chce Cię za darmo uczyć, no bo duża część z tej wiedzy będzie darmowa. I na tych webinarach dopiero sprzedajesz. I jak już się skończą te webinary, zbierzesz sobie opinię o kursie, dopracujesz sobie wtedy jeszcze tą ofertę, to dopiero wtedy wysyłasz do tej listy mailingowej, po prostu maile, możesz reklamę ustawić, że jeszcze przez trzy dni można kupić ten kurs. Bo ci co się nie zdecydowali na webinarze, to jeszcze sobie dokupią. I to jest bardzo ważna kwestia, bo tutaj zwiększasz swoje szanse na sprzedaż. Bo tak jak Ci mówiłem, jak się chcę nauczyć nie tylko nagrywać kursy, ale żeby one ci zarabiały, żebyś zarabiał albo zarabiała kiedyś pisz, no i żeby one już się sprzedawały. No bo jeżeli poczujesz tą krew, to jak jest fantastyczne, gdy dostajesz SMS-a, jesteś w galerii, w kinie z rodziną, na wakacjach, i dostajesz SMS-a, właśnie na Twoje konto wpłynęło na przykład, nie wiem, tam 10 tysięcy. Przy webinarach oczywiście to nie będzie tak działało, bo ten webinar musisz zrobić, ale gdy wysyłasz już później mailing, na przykład przez 3 dni, czyli jest ta presja czasu, tylko czyli robimy okienka sprzedażowe, też pamiętaj o tym, że kursu się nie sprzedaje, tak że on cały czas jest, tylko robisz, napinasz łuk, czyli budujesz to napięcie, webinary i tak dalej, i później tylko przez 3 dni, i później cisza, zamykasz. I po tygodniu możesz zacząć od nowa albo jakiś inny kurs za tydzień. Później do niego wracasz, robisz edycję drugą i tak dalej. Więc posiadając trzy kursy, możesz co miesiąc robić ogienko sprzedażowe innego kursu. Nie patrz na to, że, znaczy nie myśl w taki sposób, że ty jesteś tym uczestnikiem tej listy mailingowej i mówisz sobie, kurczę, ona on co ciągle, czy też on sprzedaje te trzy rzeczy, bo tam się ludzie po pierwsze zmieniają, co minutę rodzi się klient, po drugie, wcale. Tak, te osoby nie zwracają na to uwagi jak ty, bo tobie się wydaje, że to wysłanie mailingu to jesteś, wow, wszyscy to zamarli i czytają mój mailing. Dla osób jest to no, 70 któraś wiadomość dzisiaj, więc ty powtarzasz swoją sztuczkę non stop. Nie? Tak jak w, jak w cyrku, czy w kinie. Nie w kinie się nie pokazuje, ale powiedzmy, czy w teatrze, a widownia się zmienia, nie? bo za każdym razem na webinarze będzie ktoś inny. I tak to działa. Czyli bardziej bądź Rolling Stonesami, którzy grają cały czas ten Satisfaction, od lat już tym wymiotują, niż osobą, która za każdym razem robi jakiś inny występ, performance i tak dalej, czyli emocje, coś nowego, na pewno ludzie chcą czegoś nowego. Nie, twoje konto chce cały czas może nie tej samej sumy, chce coraz większej sumy, ale chce po prostu stale zarabiać pieniądze. Nie, pieniądze nie interesują się twoim nastrojem, twoimi emocjami, tylko po prostu lubią jak zarabiasz te pieniądze, a przeważnie zarabia się pieniądze na Powtarzaniu działających trików, a nie wymyślaniu od nowa jakiś karmienia ego, kreatywnymi rozwiązaniami. Też to pamiętaj. No i teraz możesz to zrobić w taki sposób, że budujesz sobie społeczność i rozwijasz to w taki sposób, albo możesz po prostu wpakować pieniądze w reklamę, czyli na przykład masz 3000 zł i mówisz OK, ustawiam reklamę na Facebooku, zapisz się na darmowy webinar. I tam będziesz sprzedawał albo sprzedawała swój kurs. Co ważne, jak ustawisz sobie one time offer, czyli jednorazową ofertę, czyli osoba się zapisuje na webinar, ale przed webinarem sprzedajesz jej jakiś jeszcze taki mniejszy kurs czyli trzeba usiąść, nagrać w sumie dwa kursy jakiś mniejszy, no to ta reklama na Facebooku ci już będzie zwracała po zapisie. Bo tak działa właśnie One Time Offer, i jeszcze do tego na webinarze sobie już zarobisz tą większą sumę, na przykład sprzedając kurs za 1500 zł. I wtedy, jak już zarobisz na tym, takim powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie budujesz listę, później przez dwa tygodnie robisz. Y trzy webinary plus wysyłasz maile o zakupie i zamykasz tą, to okienko sprzedażowe, no to w sumie z tych zarobionych pieniędzy, nie wiem, powiedzmy wpłynie ci na konto 50 tysięcy, to sobie znów wkładasz 5 tysięcy w reklamę i to sobie ten te perpetuum mobile sobie zaczyna śmigać. No i teraz jak mamy te dwa modele, co wybrać? Nie wiem, ja bym bardziej szedł w tym kierunku, żeby to połączyć, czyli i włożyć pieniądze w reklamę i też wykorzystywać social media, bo to są całkowicie dwa różne ruchy, całkowicie dwa różne algorytmy, czyli warto i tu tu i tu ja tak działam. Ja i działam na dramowym ruchu organicznym i cały czas około tak średnio w tym miesiącu około 100 tysięcy wydamy na reklamę, ale mamy milion 200 tysięcy przychodu, więc to się spina. I teraz skąd brać pomysły na kursy? I to jest największy błąd kolejny. Nie chodzi o pomysły na kursy, chodzi o ten jeden pomysł, który masz dokończyć, masz go zakończyć. Masz mieć gotowy produkt. Ludzie ci nie płacą za pomysły, tylko ci płacą za konkretne rozwiązanie, czyli za tak zwaną transformację. Więc możesz mieć 10 pomysłów, ale postaw na jeden, wybierz go. Wiem, że większość ludzi ma problemy z dokonaniem wyboru, to rzuć monetą albo wybierz coś, co ci najbardziej intuicyjnie czujesz, albo policzyłeś sobie albo policzyłaś. Że na tym najwięcej zarobisz, ale coś musisz wybrać. I w momencie, kiedyś powiesz, dobra, robię kurs o Instagramie, to wszystko inne jest skreślone i nie ruszasz żadnych innych kursów, projektów i tak dalej. To jest najważniejsze. Bo ty nie jesteś, nie wiem, mniej inteligentny, inteligentna niż ja. Ja nagrałem tych kursów nie wiem, ponad 50. Różnica jest po prostu w tym, że ja biorę, zaczynam i kończę. Ja mam ukończone kursy. A być może u ciebie jest różnica taka, że jesteś bardzo bystrą, inteligentną osobą i tak dalej, oczytaną, ale nie radzisz sobie z emocjami i nie rozumiesz swojego mózgu. A mózg lubi zabawki, świecidełka, lubi nowości, lubi zacząć tutaj trochę, tutaj zacząć, tam się rozpłakać, tutaj się obrazić, nie? I rozgrzebane pięć projektów, i w sumie wejście w syndrom ofiary nie, bo ja już taka jestem. Tak było w moim dzieciństwie, dlatego ja nie kończę kursów. Nie, no, bierzesz się co, za coś, kończysz to, bo dopiero wtedy masz pieniądze, kiedy skończysz cały projekt. Może to być porażka, ale przynajmniej pamiętaj, że to nie jest porażka, to jest to lekcja, bo przechodzisz cały proces. Jeżeli nie wypali jakiś jeden temat. No to bierzesz kolejne i dopiero uważam, że ta mądrość prawdziwa biznesowa bierze się z tego, że ja tych kampanii, różnych produktów w różnych niszach zrobiłem mnóstwo i ja już tak mniej więcej sobie wyczuwam, który temat będzie chodliwy. Już na tyle lepiej po 13 latach znam moich klientów. Że przeważnie wiem, co będzie hitem, ale cały czas jestem zaskakiwany. Ale żeby ci to ułatwić, to pamiętaj, że masz na przykład takie portale jak Udemy. Wchodzisz sobie w Udemy, sprawdzasz sobie, wpisujesz sobie po prostu to, co by wpisał twój potencjalny kursant, na przykład kurs Photoshopa, i tam sobie poglądaj właśnie tych sprzedawców kursów, tych autorów kursów, i tam zawsze są opinie. I masz czarno na białym napisane, ile ta osoba w danym kursie, w danej niszy sprzedała tych kursów. Czyli masz czarno na białym bestsellery, czyli co się sprzedaje. I chowasz ego do kieszeni, nie chodzi o kreatywność, tylko nagrywasz kurs na ten temat, który się najlepiej sprzedaje. Później jak już zarobisz pierwsze duże pieniądze, to możesz się bawić powrót do biedy i sobie nagrywać to, co twoje ego podpowiada, że to jest takie mądre i to na ten temat powinien być kurs. Ci ludzie to nie wiedzą, co kupują, więc nie zmieniaj na początku rynku. Biednym jeszcze zawsze będziesz, znaczy zdążysz być, na razie się wzbogać. Później fanaberia może być taka: o, już mam dosyć tych milionów na koncie. No to sobie może pożyję znowu w biedzie, wymyślę sobie kurs, który ja bym kupił, kupiła. No bo przeważnie, twórcy kursów wymyślają takie kursy, których nikt by nie kupił, bo oni są za dobrze w tym, co robią, więc nagrywają dla jakichś, nie wiem, trzech osób na rynku. Więc ty masz nagrywać dla mas, bo to właśnie masę robią skalę. Więc judemi, możesz sobie wejść do Domestika. Domestika tworzy mnóstwo takich mikroniszowych kursów. Zobacz sobie co jest hitem i co się sprzedaje. Wejdź sobie na przykład bestseller piku i zobacz co Polacy, Polki na co, na jakie książki jak już w ogóle się jak już kupią książkę, to jaka jest to tematyka. Wiem, że tam jest dużo tarota i innych rzeczy, ale coś w twojej branży na pewno znajdziesz. Więc możesz sobie takie badanie rynku, oczywiście wyślij ankietę, dopytaj się, czytaj komentarze swojej konkurencji, o co ludzie pytają, jaki mają największy problem i wybierz Jedną rzecz. Jak już masz ten jeden pomysł na kurs, to idziemy sobie dalej. No i kolejna bardzo ważna rzecz, czyli ten kolejny punkt, to jest to, że pamiętaj, że jak już masz ten jeden kurs znaczy, jeden pomysł na kurs to najważniejsze słowo w tym wszystkim to jest transformacja. Od dzisiaj ty nie sprzedajesz kursów, tylko sprzedajesz transformację, sprzedajesz ludziom zmianę. Podam Ci przykład. Ja nie sprzedaję kursu o TikToku. On się tak nazywa, ale ja nie sprzedaję kurs o TikToku, tylko ja sprzedaję transformację, czyli, czyli osobom, które albo nie wiedzą w ogóle, co to jest TikTok, albo mają TikToka i zero obserwujących, zero zasięgów, albo bardzo słabe zasięgi, e, sprzedaję transformację, czyli po przejściu mojego kursu jest obietnica, którą dowożę w wielu przypadkach, jako oczywiście osoby to wdrożą, e, że będą te osoby miały milionowego TikToka. Co będzie się też przekładało na followersów? Jeżeli sprzedaję kurs o Instagramie, czy też książkę, to jest to magia milionowych zasięgów, czy ja sprzedaję transformację, czyli osoba ma 100 osób na Instagramie, czy 1000. Dwoi się i troi, żeby wreszcie mieć te, nie wiem, 10, 100 tysięcy followersów i jej to nie wychodzi. Ja taką drogę przeszedłem, też mi to nie wychodziło, znalazłem na to sposób, więc nagrywam kursy i pokazuję, to jest mój sposób. Idź moją drogą. I bardzo ważne jest to, że tak naprawdę jak masz ten pomysł i wiesz, nazywasz go na zasadzie transformacji, czyli przeprowadzę się z punktu A do punktu B. Jesteś tak, opisz tą osobę, na przykład jesteś otyła, nie radzisz sobie z dietą, ja jestem psychodietetykiem i doprowadzę Cię do miejsca, gdzie będziesz miała poukładane w głowie, będziesz się świetnie odżywiała i na przykład dieta nie będzie dla Ciebie straszna i utrzymasz tą dietę bez efektu jojo. Zrobię wszystko, całą moją wiedzę z psychodietetyki, te lata spędzone na uczelni, w moim kursie to wszystko dostajesz w pigułce, będzie pięć spotkań na Zoomie, robię Ci transformację z nieudacznika w kwestiach diet, z osoby, która źle się odżywia, będziesz super woman, która świetnie się odżywia, ma poukładane w głowie i tak dalej. Ja to zawsze mam takie porównanie, że gdy nagrywam kurs, to ja sobie tak wyobrażam, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, Mirek, weź ty mi opowiedz, co ty zrobiłeś na tym Instagramie, na tym TikToku, że masz takie milionowe zasięgi. Jak ja mam nagrywać te TikToki? Ja mówię, dobra, siadaj tutaj i biorę kartkę i rozpisuję mu kroki, nie? czyli taka mapa. Po pierwsze, zaczynasz od tego. Drugą rzeczą, którą zrobił, to nauczę cię montować rolki, czy TikToki. Trwa, ale zanim zaczniesz montować, to musimy się cofnąć i sobie układam tą drogę. No to musisz mieć fajne pomysły na te TikToki. I po prostu opisuję swoją drogę. Co ja robiłem, co zmieniłem, co robię krok po kroku, że mi to wychodzi. I po prostu ludziom sprzedaję mój proces. Czyli jak ja to robię, podglądaj mnie, spoglądasz mi na palce. W przypadku na przykład psychodietetyka czy, nie wiem, prawnika, który nagrywa kurs, opowiadasz krok po kroku, jak od zera na przykład napisać jakieś pismo albo jak od zera wykształcić w sobie jakieś tam powiedzmy nawyki. Możesz oczywiście, nie wiem, siedem jakichś nawyków wypisać, to będą poszczególne lekcje, ale prowadzisz tą osobę. Gdyby do ciebie taka osoba przyszła, mielibyście dwa dni, to co byś z nią robiła na takim intensywnym szkoleniu na żywo, czy, nie wiem, siedząc sobie, pijąc kawę i to właśnie zamieniasz w kurs. Czyli kolejna rzecz to jest to, jak już masz ten pomysł, to opisujesz sobie, jaka to będzie transformacja i kolejny krok trzeci, to rozpisujesz sobie te kroki. Czyli po prostu tworzysz moduły i lekcje. Moduł jest bardziej ogólny, na przykład moduł wstęp, no to będzie wstęp lekcja, ale później na przykład masz moduł powiedzmy na TikToku, to moduł będzie skąd czerpać pomysły na TikToki. No i wtedy lekcja pierwsza, na przykład pokazuje YouTube. Lekcja druga, inne duże TikToki. Lekcja trzecia, jakiś tam serwis, powiedzmy produkt, hand, z którego bierzesz pomysły. I to są poszczególne lekcje, gdzie ja pokazuję, jak ja to robię. Później jest moduł na przykład trzeci. Montowanie milionowych TikToków i zadaję sobie pytanie: Dobra, od czego ja zaczynam? No dobra, pierwsza rzecz, nagranie. Pokazuję te wszystkie elementy, tutaj klikasz, w to nie klikasz, to działa, to nie działa, i po prostu przed tym momentem nagrywam sobie telefon z góry aparatem. Nie? Czyli troszeczkę każdy, jakby, jakby różne nisze, będą się trochę różniły, ale notabene każdy może nagrać kurs w taki sposób, że będzie miał prezentację w PowerPoint. Ale zaczynamy od mapy myśli. Ja używam programu XMind, to jest darmowy program do tworzenia map myśli. Nie piszę sobie treści kursu, tylko mam główne moduły, które będę omawiał. To jest potężna różnica. Czyli robię szkielet tego kursu. Dlatego w mapie myśli, że jak właśnie Ci mówiłem, że jak stwierdzę, kurczę, nie, trochę ubasiłem. Ja to robię jednak trochę inaczej, że zanim tam nauczę tę osobę montować, no to przecież pomysły na TikToki, nie? Musimy, no ale przejść no pomysły, a przecież nie wiemy, ta osoba jeszcze nie ma TikToka założonego. Od tego muszę zacząć. Ja sobie to przestawiam. Nie? Jakbym miał na kartce papieru, to bym musiał wszystko kreślić, a tak w mapie myśli, czyli takie rozgałęzienie, można powiedzieć, to sobie wpiszesz X Mind albo Mint mapping, jeżeli tego nie znasz. I sobie po prostu to przesuwam. Czasami muszę numery pozmieniać. I mam już wszystkie moduły, plus mam wszystkie opisane lekcje. I jak to mam, to już mam szkielet mojego kursu. Już w sumie mógłbym włączyć nagrywanie i omawiać mapę myśli. Ale ja jeszcze robię z każdego modułu i z każdej lekcji robię prezentację w PowerPoint. Czasami to jest tak, że ta prezentacja w PowerPoint, na przykład mam takie kursy, gdzie 30 prezentacji w PowerPoint to jest tylko tytuł. Czyli lekcja, 19, pisanie promptów. To jest po to, żebym ja jakby czuł ten taki progres, że to jest lekcja 19, 20, 31, żeby uczestnik tego szkolenia widział, że to jest lekcja 29, bo od razu ta prezentacja jest po prostu jakby też okładką tej, tej lekcji i wszystko mam wtedy pokładane, czyli najpierw mam ten pomysł, później mam wszystkie rozpisane lekcje. Wiem, już w głowie mam pełen mój kurs, czyli wiem, że za chwilę biorę się za robotę, siadam na tyłku i nagrywam, nie ma fantazjowania i emocji, tylko jest szara rzeczywistość i nagrywanie w samotności. No i wiem, że to będzie 30 lekcji. tak I później robię z tego prezentację PowerPoint. Czasami jest to tylko jeden slajd, bo pokazuję nam przed wszystko na telefonie albo na komputerze, ale jeżeli ty masz jakieś tam powiedzmy zasoby, że chcesz pokazać tekst, jakieś zdjęcie, na przykład w no to możesz sobie zrobić takie prezentacje. Ale ważne jest, żeby blokować zadania. Czyli żeby najpierw sobie zrobić mapę myśli, Później wszystkie 30, 50, 70 prezentacji, możesz to komuś też zlecać. Jak już masz wszystkie prezentacje, to przychodzisz do kolejnej bazy i mówisz sobie: Dobra, teraz mamy na przykład dwa dni nagrywania. I kolejna bardzo ważna rzecz. To wcale nie jest tak, że musisz mieć jakiekolwiek studio, że musisz mieć super sprzęt. Ja ci powiem co musisz mieć, ale najważniejszy błąd, który też często osoby popełniają, to wmawiają sobie, że muszą mieć jakieś warunki, żeby nagrywać, czyli że to musi być jakaś stadnina koni, i agroturystyka z widokiem na jezioro na Mazurach, bo tak to i tak to wygląda na filmach o pisarzach, bo nie ma ogólnie filmów o nagrywaczach kursów i autorach kursów. I musi być ten romantyzm. No nie, właśnie ja nigdy jakby nie przypominam sobie, żebym w jakichś romantycznych sytuacjach w Hiszpanii ostatnio w Kalpe, to były w miarę romantyczne sytuacje, ale było gorąco, jeździły samochody, jakieś tam muszki mi latały, więc zawsze znajdzie się jakiś powód. Nie muszą być idealne sytuacje. Ale jak masz te powiedzmy 50 yy, lekcji w PowerPoint, no to wiesz, że OK, nagrałem trzy, skreślasz sobie, i dobrze jest sobie to rozpisać. Mieć taką kartkę, na przykład wydrukować sobie te moduły, żeby skreślać. Bo wtedy mózg, ten wariat, który siedzi w Twojej głowie, on będzie widział, że robisz podstępy. Bo jak nie widzisz, że robisz postępów, po to się robi ten taki kursowy porn, żeby właśnie sobie skreślić, żeby mózg, hej, widzisz widzisz, staruszku, coś robimy, ruszyliśmy, wreszcie zostało już tylko 15%, nie? I to jest bardzo fajne, bo wtedy widzisz postępy, tak? I teraz, jeżeli nie masz warunków w domu, masz jakieś tam wymówki dzieci, to i tak dalej, to przecież możesz sobie, nie wiem, pojechać do jakiegoś hotelu, nie musi być super tam internet, bo to nie jest ci potrzebne, jedziesz sobie do hotelu na jakieś dwa dni, umawiasz się z rodziną, dobra, słuchajcie, zmieniam swoje życie, ty się stary zajmuj dziećmi, ty się stary zajmuj dziećmi, a ja sobie jadę do, na przykład gdzieś tam do hotelu i będę przez dwa dni nagrywała kursy. Nie? I sobie siadasz i po prostu nagrywasz. To, że będą pomyłki i tak dalej, tym się nie przejmuj, bo to zawsze można sobie wyciąć. I teraz, jak już mamy te slajdy, to teraz przechodzimy do nagrywania. I co jest nam potrzebne, żeby nagrywać? Potrzebujesz laptopa, potrzebujesz mikrofonu. Może być to mikrofon Blue Yeti. Podpowiadam Ci, taki czarny nie jest dosyć drogi. Później możesz się zbroić. Program do nagrywania to może być płatna Camtasia, czyli Camtasia. Camtasia. Ona tam chyba ma jakiś okres darmowy, chyba 30 dni. Co jest takiego w tej Camtasia? To jest to, że ona nagrywa jednocześnie ekran i nagrywa twoją twarz. I oczywiście w każdym z tych punktów możesz się wyłożyć, że przez 5 miesięcy, przez 5 lat będziesz szukała programu do nagrywania, mikrofonu i tak dalej. To są wszystko wymówki. Nagraj na tym, co masz, nie daj się wkręcić jakiegoś tam męża, pomagiera, który stwierdzi, poczekaj, co ten skwaryś nie opowiadał, ja ci znajdę program nie? i po pięciu latach Rysiu znalazłeś, poczekaj, zaś ci pomasz. Ogólnie słowo pomagam, przeważnie jest tutaj taką czerwoną flagą. Uciekaj od tego, bo przeważnie ci ludzie, no, czy wiem, że tam mąż, żona i tak dalej, no to są często chcą być pomocni. Ale często to pomaganie, jeżeli nie zrobią ci tego w 20 minut, no to może się wtedy przedłużać. Nie? Ty masz być dorosłą dziewczynką, dorosłym chłopcem, który sam sobie poradzi, bo pomaganie to jest takie, że na zasadzie nie biorę za to odpowiedzialności, ale coś ci ewentualnie pomogę. Chyba, że ktoś jest sprawny, robi to szybko. Pamiętaj, że pieniądze lubią prędkość, lubią szybkość, więc nie bawimy się, że dobra, zamówimy, poczekamy tydzień, rób to na tym, co masz, to co masz do zrobienia później się możesz zbroić. Jak już zarobisz obrzydliwie duże pieniądze, to sobie możesz w nagrodę kupować jakieś super wyposażone kamery i mikrofony, co w większości nie ma i tak żadnego znaczenia wielkiego. Przeważnie ludzie to oglądają na kalkulatorach, gdzieś tam w, w jakichś powiedzmy telefonach i tak dalej, aby właśnie był dobry głos, a do tego ci jest potrzebne Blue Yeti. Jestem za jakością, ale tą jakość zrób już wtedy, jeżeli chodzi o tam jakieś super żyleta filmy jeżeli już zarobisz pierwsze pieniądze i widzisz, kurczę, w nagrodę sobie mogę wejść na pewien poziom. Tylko pamiętaj bardzo ważną rzecz, że z wchodzeniem na wysokie poziomy jest jedna rzecz. Dosyć szybko się z nich spada, a także to, że jak już weźmie, wejdziesz raz na wielki poziom wysoki, jakiś super żletowa tych 4K nagrań, za, tam zapłacisz komuś 50 tysięcy za nagranie tych wszystkich filmików, co ci zeżre marżę. No, to już z tego nie ma odwrotu, bo zawsze będziesz czuła tego dołka, więc lepiej sobie stopniowo albo po prostu, jeżeli rozwiązuje to jakiś konkretny problem ludzi, to nie musi być to nagrywane. Ja ostatnio nagrywałem większość moich kursów telefonem w pionie w postaci szybkich TikToków. Które oczywiście zamieszczałem później na tej płatnej mojej platformie. Większość ludzi uważa, że to najlepsze kursy, jakie przychodzili, bo przeszli je szybko. Więc. Jakość jest fajna, możesz się w to bawić, tylko pamiętaj o jej ograniczeniach i przeważnie jakość jest tym prokrastynatorem, który będzie cię oddalał od Twojego marzenia. Więc musisz sobie mieć taką dyscyplinę, że jak widzisz, że wchodzisz jakieś tematy, poczekam tydzień, to walnij się w twarz i mówisz: Nie, mam być jak robot, nagrywam na tym, co mam w tym momencie, robię wersję beta. I jak to skończę, udowodnię sobie, że przeszłam cały proces, zarobiłam pieniądze, wytrzymałam, nie pokonało mnie nic, to wtedy się możesz zbroić. Ale przejść cały proces na totalnej wersji beta. No i teraz nagrywamy. Mówiłem ci program Camtasia albo Lum. Lum jest darmowy. I to, i mówię, jak będziesz teraz 20 minut się zastanawiał albo pół, pół roku, albo 5 lat, czy Camtasia i Lum, no to sobie rzuć monetą w 20 minut. Ja mam taką zasadę, żeby być bardziej wydajnym, że jak nie mogę podjąć jakiejś decyzji: kolor logotypu, czy czcionka font taki, czy taki. To już się tego nauczyłem. Jak widzę, że zaczynam dawać ciała, to sobie ustawiam tam budzik na 3 minuty i mam w te 3 minuty sobie coś wybrać. Jeżeli nie, to wybieram, nie wiem, losuję sobie, ale beznadziejna, słaba, średnia decyzja jest o wiele lepsza niż 5-20 lat podejmować jakąś decyzję, jaki tu mikrofon. I teraz tak, możesz rzeczywiście samodzielnie nagrywać ty, twój laptop, prezentację i odhaczasz. Pierwsza prezentacja, pierwsza lekcja poszło. pomyliłaś się, zachrząknąłaś, zemdlałaś, poszła ci krew z nosa, dusi cię jakiś wążboła, który w tym hotelu się pojawił. Przeżywasz to wszystko, ocierasz pod z czoła i odkreślasz. Lekcja pierwsza, lekcja druga, jak robot. Mózg będzie ci po prostu będzie cię masakrował, będzie cię miażdżył, sprawdź to, sprawdź TikToka, sprawdź, czy przyszedł przelew, sprawdź, czy tam mąż cię nie zrada, sprawdź, co się dzieje za oknem, sprawdź, czy ta właścicielka tego domu obok, gdzie jesteś w tym hotelu i nagrywasz, co cię w ogóle nie interesuje, czy jaki ma samochód, czy mąż jej wyszedł, a może coś zjesz, a może kawę. I ten mózg będzie wariował, bo on nie lubi powtarzalnych czynności. I masz się znów w twarz, i masz to dokończyć. Jak będziesz się czuła, że jest nudno, że odpadasz, że mózg ci paruje, to ciśniesz dalej, bo tak jest mózg. Jak go pokonasz z tego dzikiego zwierza, to później zrozumiesz, że to jest wszystko fata morgana w Twoim mózgu, masz 30 lekcji, to masz się nagrać i dopiero możesz pójść spać. Jest taka zasada, której się nauczyłem od dana peni i uważam, że jest prawdziwa. Dla mnie przynajmniej, że jeżeli w nocy nie padasz na pysk ze zmęczenia, nie osuwasz się na swoim biurku, i myślisz, że totalnie nie masz siły w ogóle pójść do łóżka i cokolwiek jeszcze zjeść, w ogóle jedzenie w nocy jest niezdrowe, to w miarę dzisiaj dobrze udało Ci się podejść do Twoich obowiązków. I tego się masz trzymać. Nie zawsze musisz wszystko robić samodzielnie. Pamiętaj, że zawsze możesz sobie poszukać tak zwanego kamerzysty weselnego, czyli osoby, która robi nagrywa wesela, chzciny, komunię. Obłóczyny i inne stypy, jako kamerzysta. No i te osoby często poza sezonem, w sezonie weselnym potrafią stroszyć piórka i mieć dosyć wygórowane ceny, ale po sezonie no, jest mało wesel, więcej powiedzmy pogrzebów, więc te osoby mają mniej pracy i możesz się umówić, słuchaj, ja będę mówiła, będziemy nagrywali tam mój ekran. Oczywiście nie da się tutaj, oni ci zawsze powiedzą, o tu 7, 8K i dronem będę na tobą latał. To powiedz nie. To ma być proste tam w miarę tak, żeby to wyglądało. Ma być prosto i szybko. Później się będziemy bawili w drona yy, i tam 4K. No i w prosty sposób nagrywasz, pomagasz, ci nagrywać ten kurs i mów mu, to jest kurs, to nie będzie na YouTube'a, to nie będziemy z tego strzelać, to nie jest minutowa reklamówka, tylko ja chcę tego dużo nagrać, to będzie 30 lekcji, i tak mnie policz, żeby to nie było perfekcyjne. Montaż też będzie prosty. Wytniesz mi tylko moje pomyłki, poprawisz dźwięk. Yy, nie będę z nikim tańczyła, to nie jest wesele. I wtedy ta osoba może ci zejść z sceny i właśnie może ciebie nagrać. Więc jakby nie musisz tego zawsze robić samodzielnie, ale warto spróbować, żeby no mieć tą szybkość w realizowaniu takich projektów szkoleniowych, boże, nagrywaniu szkolnej po prostu, VOD. No i jeżeli to będziesz robił albo robiła samodzielnie, to po nagraniu tych 30 lekcji, na przykład, które będą twoim kursem w tej Camtasia, zapisujesz sobie za każdym razem, jak mróweczka, te wszystkie moduły. I później jest ten moment montażu. Też możesz sobie znaleźć jakiegoś nie wiem, studenta, ucznia, który ci to zmontuje, dajesz mu polecenia, wytnij po, po jakieś tam potknięcia i ważne jest, jeżeli się potkniesz, pomylisz, to warto jest tak sobie... Dwa razy zaklaskać, żeby to było widoczne, i wtedy mówisz: Jak się pomyliłam, to tam będziesz miał klaśnięcia. To wytniesz mi to, tak. Do tego jeszcze intro i outro, czyli początek kursu, on wtedy wygląda na taki takie bardziej profesjonalne, więc to się robi na przykład w Camtasia. Nie trzeba na też jakichś wielkich programów. Tam sobie wpiszesz intro, wideo, masz intro, dodajesz tylko nazwę kursu. Outro to jest to samo, tylko na końcu i taka klamra. I witam cię serdecznie. Pierwsza lekcja to jest przeważnie używasz słowa e, podekscytowany, podekscytowana. Chyba w 99% kursów amerykańskich, które przerabiałem, zawsze używali e, słowa exciting, czyli że jestem podekscytowana, że zaczynamy ten kurs. To już pierwszą lekcję masz, a druga to jest omówienie, co będzie w kursie i trzecia lekcja. Wstęp. Dzisiaj powiem Ci podstawy dietetyki, i później jakieś tipy, i sobie nagrywasz te wszystkie swoje lekcje, później je montujesz. Tutaj najwięcej czasu się będzie schodziło, jeżeli chcesz to robić samodzielnie, na zmontowaniu, czyli wycięciu pomyłek. Czyli trzeba każdy kurs, bo jakby każdy kurs się nagrywa, jeżeli powiedzmy, kurs ma dwie godziny. No, to sobie liczysz, że przygotowanie prezentacji, powiedzmy, godzinę, czy już masz dwie godziny, nagrywanie to będzie razy dwa, czyli cztery godziny, już masz sześć godzin roboczych, i później zmontowanie tego, czyli przejrzenie, czy się nie pomyliłeś, pomyliłaś, znów dwie godziny, i później montowanie i rendering, bo się wtedy musi to, co wycięłaś, musi się połączyć z dźwiękiem, i jak masz wolny komputer, to będzie się wolno renderowało, więc to też się trochę zajmuje, i to już za każdym razem się powtarza, znów te dwie godziny, znów dwie godziny, i później, jak już te wszystkie kursy się zrenderują i masz je w postaci filmików, które możesz gdzieś tam wrzucić, no to używamy sobie serwisu do sprzedaży kursów, czyli przenosimy te nasze lekcje i tu już powoli zaczyna, to słowo zaczyna się stawać ciałem, bo już widzisz pierwsze lekcje i to jest w ogóle jeden z przyjemniejszych momentów. Najprzyjemniejszy jest ten, kiedy już pieniądze wpływają na konto, szczególnie wtedy kiedy śpisz albo jesteś na wakacjach, a to jest ten moment, gdzie coś już powstaje. Czyli musisz sobie teraz znaleźć platformę, na przykład dwie takie, które są w Polsce dosyć podobnie działające: Web2Learn i myvod.io. I też tutaj nie tu sobie stworzy tam programiści, zainwestuje. Okej, okay, zrób to, ale po tej premierze beta. Czyli przejdź cały proces, weź sobie ten Web2Learn, nie, nie wchodź w koszty na początku. Nagraj tutaj kilka kursów, zarób na tym, i jeżeli to Ci nie będzie wystarczało, na przykład Web2Learn, no to ewentualnie zacznij myśleć o tworzeniu strony do sprzedaży kursów. Pamiętaj, bardzo ważną rzecz. Programiści to grube koty, yy, mają dużo pracy, więc to, że ci zrobią na przykład stronę, platformę dedykowaną, że ty sobie tam wrzucasz swoje kursy i to ci się uda dopiąć, to już jest ok. No, coś się stało, zrobili ci. Tylko pamiętaj jedną rzecz, jak budujesz statek, to też zawsze budujesz wrak statku. Pamiętaj, że coś tam się zawsze spierdzieli, coś nie będzie działało, jakaś funkcja, ktoś ci napisze, pani Aniu, panie Mirku, coś nie działa. I teraz musisz tego programistę odgrzebać, nie? Czyli panie tam Piotrze, pan mi robił stronę, proszę to naprawić, nie? I o ile oczywiście będzie wszystko fajnie, to tak. Ale często jest tak, że ten programista gdzieś tam, nie wiem, wpadł w jakąś depresję, nie chce mu się już programować, problemy z dziewczyną. To nie jest, ja tego nie wymyślam, bo to ja znam, jakby tę sytuację. Często się gdzieś tam zapadają pod ziemię, nie? więc o ile jest dobrze, to jest dobrze, ale to później kogoś szukaj, ktoś to zobaczy, no nie wiem, kto to zrobił, co to w ogóle namotał, i ci zaczynają to poprawiać. A tutaj ty masz się skupić na sprzedawaniu kursów, czyli ludzie mają mieć dostęp do Twoich lekcji, które są zablokowane. Po prostu opłatą. I to jest cała filozofia. I właśnie polecam ci na przykład Web2Learn czy MyView.io, no bo oni jakby za, zawiadują tą platformą i tam napiszesz na support. I jak coś by było nie tak, no to też u innych będzie nie tak, więc po prostu się tym zajmą i ci to zrobią. Więc na początku zarób jakieś pierwsze fajne pieniądze na tych platformach, żeby to było łatwiej, szybciej. Oczywiście, jak coś tam ci nie będzie szło, czegoś nie będziesz rozumiał albo nie, rozum, nie będziesz rozumiała, piszesz do nich na support. Tylko oczywiście nie w niedzielę i w sobotę, tylko w dni robocze piszesz na support. Jestem, utknęłam tu i tu, proszę o pomoc. I sobie tak przejdziesz, nie łam się jakimiś tam problemami technicznymi, tylko po prostu zawsze napisz do tych osób. No i teraz tak, bardzo ważne jest to, że wrzucając te lekcje poszczególne, tworząc sobie ten kurs, musisz też stworzyć ofertę. Oferta jest związana z tym, że trzeba będzie podpiąć płatności, na przykład Payu czy powiedzmy DotPay czyli płatności internetowe, no bo tak to będziemy obsługiwali, ma, mają te pieniądze wpływać ci na konto. No i tutaj te platformy typu Payu, czyli jakby w miarę wcześniej musisz sobie zacząć pracować nad tym, żeby mieć te płatności internetowe. Oni często chcą tam regulaminy, jakiś link do tego kursu, więc też trzeba się wpisać w Google regulamin sklepu internetowego, regulamin kursów, czy właśnie porozmawiać sobie z osobami z Web2Learn, czy MWDIO gdzie jest regulamin, czy kogoś polecają, no i tam chyba od razu jest to wszystko dedykowane, więc te rzeczy będziesz miała albo miała, no i zgłaszasz się że do PayU, że chcesz mieć płatności internetowe, blik i tak dalej, bo to jest w sumie najważniejsze. Jak będziemy robili webinar, to będziemy dawali link do płatności. Więc masz już stronę z ofertą. Strona z ofertą yy, możesz tutaj wykorzystać sobie sztuczną inteligencję do tego, że ci pomogła napisać taką, czyli napisz mi ofertę kursu, którym sprzedaję to i to. Później sobie dodać na przykład punkty, yy, które są w sumie najważniejsze, to są Opis modułów i tu bardzo częsty błąd. Opis modułu ma spowodować, że ja z ciekawości kupuję Twój kurs, a nie rozwiązać od razu moje problemy. Przykład, jeżeli na przykład bym zrobił kurs o grafice do social mediów i bym powiedział: Poznasz trzy najważniejsze programy do montażu, powiedzmy, albo do obrabiania grafiki do social mediów i nie chodzi o kanwę. Bo jeżeli na przykład poznasz w moim kursie kanwę, to ktoś, kto już ją poznał, nie ma powodu, żeby kupować. Ale jeżeli powiesz, poznasz trzy mało znane narzędzia, które szybko tam, powiedzmy, transformacja spowodują, że będziesz mniej pracował i tak dalej, miał szybsze wyniki, i nie mówię o kanwie, no to już ja bym ten kurs kupował. Czyli dodajesz cyfrę, nie? Siedem, poznasz siedem sposobów na szybkie pokonanie głodu. Poznasz osiem najczęstszych wymówek i sposoby radzenia sobie z nimi, jeżeli często podjadasz w nocy. Nie na zasadzie nauczę cię nie podjadać w nocy. To nie jest seksji. Seksy jest poznasz siedem konkretnych technik, które poznałam w będąc w Stanach na szkoleniach dla dietetyków. Siedem konkretnych technik, które stosują aktorki z Hollywood, żeby nie podjadać w nocy. No to ja już to biorę jak lecę, jak w dym. Nie? Czyli ma być w tym korzyść, tajemnica i pamiętaj cały czas, weź sobie to gdzieś tam naklej transformacja. Nie sprzedajesz kursów, sprzedajesz zmianę życia tych osób. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I co jest ważne? Będziemy robili webinar, czyli będziemy sprzedawali ten kurs, który już stworzyłeś, stworzyłaś. Oczywiście też są szkoły, które mówią o tym, że na początku robisz na tej swojej liście mailingowej przedsprzedaż kursu. Wtedy zadajesz osobom, które zaufały ci i kupiły przedsprzedaży, wysyłasz ankietę, czego się chcesz nauczyć i na podstawie obliczasz sobie, jakie najczęstsze pytania były i na tej podstawie nagrywasz kurs. Wiele osób się tego boi, możesz to jak najbardziej spróbować, ja to wielokrotnie robiłem, tylko później trzeba usiąść i ten kurs nagrać. Więc ja sobie wolę nagrać przynajmniej jakieś tam pierwsze lekcje. Bo pierwszy kurs, jak mam ich dużo, żeby już coś tym osobom dać. Jakby czuję się z tym źle, że ktoś zapłacił nawet przez sprzedaży, loguje się i tam nic nie ma. Nie? Więc jakby wchodzę w jego skórę, no ja bym chciał chociaż jakieś tam 10 lekcji. Więc możesz też tak pójść w tym kierunku, ale też tutaj nie niesieć, tak czy owak, wybierz coś, podejmuj decyzję w 10 minut, zobaczysz, że zwojujesz świat. Czyli to albo to. Bych, byk. Masz być osobą konkretną, bo, tak jak mówię, w świecie nie, nie wygrywają ci, którzy są inteligentniejsi niż inni, tylko ci, którzy na przykład są bardziej sprawczy, działają szybciej, szybko podejmują decyzje. Czy już mamy ten kurs, dodany jest oferta, mamy link do płatności, i teraz musimy sprzedać ten kurs, żeby nam się chciało nagrywać kolejne. Więc. Opcje masz tutaj, jest kilka. Pierwsza opcja, wkładasz pieniądze w reklamę, ustawiasz taka najszybsza osoba w gorącej wodzie kompana, szybko chce zarobić pieniądze i to w większości najczęściej nie działa. Czyli ustawiasz reklamę bezpośrednio na zakup, na tą ofertę ustawiasz sobie reklamę na Facebooku. W większości przypadków to nie wyjdzie, po prostu ludzie Cię nie znają, nie wiedzą co to za kurs, nie ufają Ci. Tutaj często osoby sprzedawcy schodzą nawet do 47 zł, żeby to się szybciej sprzedawało, ale na tym jest trudno osiągnąć w ogóle jakiś zwrot z inwestycji. Więc polecam Ci lepiej, na przykład, budować listę mailingową, czyli reklamować darmowy webinar, a najlepiej 3-5 webinarów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja robię webinar, na którym w pierwszym, czyli w sobotę, sprzedaję za 300 tysięcy, to później jak robię jeszcze 4 powtórki, czyli łącznie 5, ale jeszcze robię taką dogrywkę w sobotę, no to później na każdym webinarze jest na przykład 80-100 tysięcy. Nie? Czyli łącznie zamiast zarobić tylko 300 tysięcy, zarabiam na takim webinarze na przykład milion złotych. I to jest taka różnica. Wystarczy tylko powtarzać webinary, oczywiście różne tematy. Nie? Czyli w przypadku wideo to robię. Na początku rolki na Instagramie, drugiego dnia będziemy się uczyli TikToka, trzeciego dnia nauczę shortów albo YouTube'a, a czwartego nauczymy się zarabiać jako influencer na tych wszystkich mediach społecznościowych, a piątego będzie montaż wideo. Czyli za każdym razem jest inny temat. I za każdym razem przychodzą inne osoby, bo ja zadaję pytanie, kto jest pierwszy raz na webinarze. Na każdym webinarze jest 20-50 osób, które mówią, że są pierwszy raz. Więc co minutę rodzi się klient, i naprawdę tutaj możesz o wiele, wiele, wiele mocniej, wzmocnić swój portfel. Naprawdę to tak działa. Czyli nie jeden webinar, a trzy, pięć. No trzeba się więcej narobić, ale milion złotych to się nie bierze z leżenia. Więc na początku nic nie mówisz, tylko już masz ten kurs, masz go w zanadrzu, wiesz, że będziesz go sprzedawał albo sprzedawał na webinarach i organizujesz te webinary. Stosujesz do tego na przykład Click meeting, wpisz sobie Click Meeting, wykup sobie na przykład na 100 osób na początku i ja do tego zawsze robię retransmisję na Facebooku, Instagramie i TikToku. Czyli stawiam sobie na przykład dwa telefony i łącznie z webinarem robię też retransmisję. A tam po prostu mówię, słuchajcie, można kupić na webinarze, albo wejdźcie tutaj przez ten link, albo mówisz, napiszcie do mnie wiadomości prywatnej. I ja będę po webinarze wysyłała linki. Zawsze ograniczenie czasu, ilości i do tego 10 bonusów. Czyli wymyśl sobie jakieś checklisty, żeby stworzyć sobie taki duży slajd. To jest tak zwany slajd z podsumowaniem i, i z bonusami, czyli łącznie dzisiaj skakując na pokład dostaniesz te 10 produktów. Pierwszy to jest kurs o odchudzaniu. Drugi to jest checklista, jak wybierać produkty. Kolejny e-book to jest. 97 afirmacji, żeby chudnąć i tak dalej. 10 rzeczy robisz do tego okładki. Okładki robisz sobie w Canwie lub też zlecasz grafikowi, wpisz sobie w Google grafik albo prace graficzne i okładki 3D do, do książek. Możesz też do mnie napisać, dam ci adres do mojego grafika, tylko go nie, nie zmęczcie za bardzo i Startujemy i robisz sobie serię webinarów. Masz listę mailingową, więc zapraszasz swoją listę mailingową na tą serię webinarów i tam każdego dnia sprzedajesz. Robisz okienko 20-15-minutowe, sprzedażowe i każdego dnia zapełniasz sobie tą grupę. Warto dodać na przykład 5 spotkań na Zoomie, żeby też była taka wartość dodana i na koniec, jak już skończysz tą akcję. Do tych osób, które mają listę mailingową, plus wszystkie swoje media społecznościowe, plus możesz na przykład część zarobionych pieniędzy, na poświęcić dwa kursy, żeby ustawić reklamę płatną na Facebooku czy w Google, żeby tym osobom jeszcze się wyświetlała reklama. Jak nie kupiły te osoby na webinarze, to dostają mailing i mówisz: W poniedziałek o 23:59 zamykam sprzedaż i tylko to komunikujesz. Wszystkie media społecznościowe, storiesy, ciągle o tym papleż że słuchajcie, tylko do 23.59, zostały dwa dni, zostało jeden dzień. To brzmi jak sprzedaż garnków, ale zarabia tak, jak zarabiało Mango, czyli potężnie. Ludzie muszą mieć powód, żeby dzisiaj u ciebie wydać pieniądze. No i kończysz. I z tych pieniędzy, które zarobisz, bierzesz sobie 20%. Czyli gdybyśmy na przykład zarobili 100 tysięcy na takiej akcji na sprzedaży pierwszego kursu, czy 10 tysięcy w zależności, to na przykład w przypadku 100 tysięcy 20%, czyli 20 tysięcy wkładasz w reklamę żeby za dwa tygodnie zbudować sobie listę mailingową, znów na te same webinary, edycja druga. Jeżeli szukasz w tym wszystkim emocji, że no Mirku, co ty, coś nowego zróbmy. No nie, tak jak się mówiłem, twoje konto w banku lubi, jeżeli jesteś osobą konsekwentną i jesteś mistrzynią albo mistrzem w tym, co robisz. A żeby osiągnąć mistrzostwo w sprzedawaniu na webinarach, no to musisz to robić wielokrotnie i powtarzać ten sam trik magika, aż zacznie to tak wychodzić, że będziesz już tyle tak zarobiony, zarobiona obrzydliwie bogata, że wtedy wysyłasz ankietę do tej całej listy i pytasz się, jaki jest twój jeszcze większy problem w utrzymaniu diety, chcę stworzyć ci kolejne materiały. I szukasz drugiego problemu numer dwa, bo tam było na przykład jak nie podjadać w nocy i psychodietetyka, a tutaj na przykład bierzemy sobie niechęć dochodzenia na siłowni i już na tej całej liście, którą sobie zbudowałeś, zbudowałaś na tych webinarach, robisz kolejną akcję sprzedażową w kolejnym miesiącu. Możesz sobie teraz wejść w, na przykład w kalendarz, w Google kalendarz na przykład i sobie zaplanuj miesiące akcji promocyjnych. I tak jak mówiłem, nie patrz w sufit, nie patrz w gwiazdy, nie, to nie musi być nic super, nie wiem od czego. Nie potrzebujesz e, myśleć nad czymś 5 dni, jeżeli planujesz sobie, bo możesz sobie teraz usiąść. W lipcu będę sprzedawała ten kurs, w sierpniu ten, później znów zamieniam je miejscami, w, zrobię Black Friday, a w grudniu na przykład Mikołajkowy wyprzedaż wszystkich moich kursów. W styczniu znów zaatakuję z trzema webinarami podjadanie, w lutym będzie niechęć do siłowni, w czerwcu, w, Boże, w marcu na przykład, zrobimy sobie kup pakiet dwóch kursów i sobie to zaplanuj i to realizuj. I jak już to zrealizujesz, to wtedy możesz sobie wymyślać jakieś rzeczy, które uczynią cię biedną, ale chyba nie ma potrzeby, więc powtarzaj w kółko te same triki. Tutaj to nie może być super sexy, za każdym razem ciekawe, bo to nie jest biznes emocji, to jest biznes sprzedawania wiedzy. I to też ważna rzecz, o której tutaj sobie napisałem. Jeżeli będziesz myślał, bo myślała, że sprzedając kursy jesteś w biznesie edukacji, to dużo pieniędzy zostawisz na stole. Tak naprawdę sprzedawanie kursów to między innymi biznes edukacji, ale jest to też tak naprawdę biznes rozrywki, czyli te osoby oprócz tego, że kupują kursy, chcą się z Tobą spotkać na zoomie, chcą przeżywać pewne emocje, ucząc się, chcą się trochę, żebyś pożartował albo pożartowała, żeby czasami będą jakieś dramy, tak? to też są emocje. Tutaj Mirek tak odpowiedział, tutaj ta osoba się zapytała. To są emocje. Jeżeli ludzie opowiadają o Tobie, o tym, co się działo przy obiedzie, przy śniadaniu. To znaczy, że jesteś też w biznesie rozrywki, jesteś też w biznesie terapeutycznym, no bo wiele osób chce sobie przyjść na taki głos, bo czują się samotni. Nie mają z kim porozmawiać o swoich pomysłach biznesowych, bo wszyscy w urzędzie, gdzieś tam w gminie pracują, a przychodzą sobie widzą kurde, z Skwarka 200 przedsiębiorców, fajne pytania yy, i czuje się z tymi osobami dobrze. Czyli każdy z nas trochę się czuje wykluczony, bo na przykład powiedzmy, że jesteś fanatykiem fitnessu, yy, a nikt inny wokół ciebie, no to sobie idziesz na live'a, gdzie osoba o tym opowiada i mówisz, kurde, jestem w tej grupie, w tej społeczności. Więc jesteś w biznesie rozrywki, jesteś w biznesie trochę terapeutycznym, plus oczywiście biznes szkoleniowy, ale też do tego wszystkiego musi być show, muszą być akurat po stronie Twojego klienta, muszą być emocje, ale też pamiętaj, że Ty wykonujesz ciągle te same sztuczki, powtarzasz ten sam schemat. Pamiętaj, że biedni ludzie wykonują pracę, a bogaci ludzie planują. Procesy. I to jest właśnie ten proces. Nie? Zapis na listę, ludzie przychodzą na webinar, dwa tygodnie buduję listę, w oczekiwaniu dostają maile. Startuję w poniedziałek pierwszy webinar, we wtorek drugi webinar o 20.00. Wysyłam maile, ludzie przychodzą, robię 20 minut sprzedaży, później dostają maile, zamykam 20%, wkładam w reklamę, powtarza się i tak ja to robię od 13 lat. To jest z boku się wydaje nudne, ale świetnie zarabiam pieniądze, a pieniądze rzadko bywają nudne. Czynności, procesy są tak ciekawe, jak oglądanie snącej farby, a zarabianie pieniędzy jest mega ciekawe, jak Rollercaster. Okej, okay, wierzę, że ci opowiedziałem o tym całym procesie kursów. Jeżeli wydaje ci się albo tak odczuwasz, że ten podcast i ogólnie moje podcasty są wartościowe. Podziel się z innymi. Gdzieś tam mnie oznacz hej, słuchajcie, skwarka kursów e, czy tam podcastów. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli nie dobro, to podzielmy się nim. No i zapraszam Cię do kolejnych lekcji, kolejnych podcastów. Do usłyszenia.